Dostaję od Was każdego dnia naprawdę sporo wiadomości. Ile to sporo? No zdarzają się takie dni, że jest 20-30, zarówno na Facebooku, którego unikam, ale przekierowuję to zazwyczaj na moją pocztę, telefonów, czy nawet na naszych kanałach, takich jak Discord. I zazwyczaj odpowiadam w ten sam sposób, jaki jest cel. I pokażę przykład. Często to pytanie brzmi: Paweł, jak zwiększyć sprzedaż na Allegro? No to ja je interpretuję bardzo prosto. Zależy komuś na sprzedaży. A rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy zmienić cenę o połowę w dół. No i mamy wzrost sprzedaży. I tutaj uważam, że właśnie ten cel został źle przedstawiony. Bo cel powinien być i pytanie powinno brzmieć: jak zwiększyć sprzedaż na Allegro, zachowując rentowność na którymś tam poziomie. I tu przypomina mi się taki przykład dwóch sprzedawców, dosłownie ta sama kategoria. Tych dwóch sprzedawców poprosiło o pomoc, o audyt konta i o prowadzenie adsów Allegro. Wysyłamy formularz. Formularz ma pytanie: jaki zwrot z inwestycji? Obydwoje prowadzą biznes na podobnym poziomie. Jeden sprzedawca jest świeży, drugi już kilkanaście lat na rynku. Biorą towar od tej samej hurtowni, importera, nieważne, ale z tego samego źródełka. No i jeden wpisuje zwrot 8 zł, drugi wpisuje 19. Ja zaciekawiony, z czego to może wynikać, porozmawiałem z jednym i z drugim, oczywiście transparentnie, że obu sprzedawców prowadzimy na adsach Allegro, nie mieli pretensji, nawet prywatnie się znali, dobrze o sobie mówili. Jeden mówi: słuchaj, no ja wybrałem 19, na rynku nie jestem od dzisiaj, mam swoje koszty, buduję inne kanały sprzedaży, nie traktuję tego kanału jako jeden jedyny, tylko jest on moim uzupełnieniem. Nie chcę w żaden sposób ponosić jakiegoś ryzyka, dopłacam sobie wszystkie jakieś koszty poboczne, zwroty, koszty związane z pakowaniem, magazynowaniem. A drugi sprzedawca mówi: no ja wiem, że to może być zbyt niski zwrot, natomiast jestem na początku swojej drogi. Ja muszę się rozpychać, ja muszę być bardziej agresywny i jeżeli uważasz, Paweł, że ten zwrot jest zbyt niski, to go podnieś, natomiast mi dzisiaj zależy na zbudowaniu masy krytycznej, czyli pewnej popularności. I to jest świetny przykład, który pokazuje właśnie, jak powinniśmy definiować cel. W zależności od tego, co jest w otoczeniu, to dokąd zmierzamy, bo bez tego będzie bardzo trudno nam realizować tak proste cele jak zwiększenie sprzedaży, który niestety jest dosyć takim prymitywnym celem, nikt na tym się bardziej nie pochylił. Inne przykłady, kupony. No jak wiecie, tak kupony ma jakieś 15% sprzedawców, wynika z moich doświadczeń i zazwyczaj słyszę: no Paweł, po co mi kupony, jak mało kto tak naprawdę z nich korzysta, 2-3%. No i ja wtedy odpowiadam: to jest bardzo dobra dla Ciebie wiadomość, że tylko 2-3%, jeżeli bierzemy pod uwagę zmniejszenie rentowności biznesu, no bo kupon musimy oddać część naszej marży, ale jeżeli patrzymy z perspektywy kuponu, czyli wyższej pozycji naszej oferty na listingu, bo wtedy ta nasza pozycja jest po prostu o kilka pikseli wyższa, to jest realizacja tego celu, czy kolejna etykieta, coś, co zwraca na siebie uwagę. Podobnie jest chociażby z tworzeniem drugiego konta. Niektórzy mają 4, 8, inni chcą mieć 15 i zawsze ja pytam, jaki jest cel. Bo jeżeli tworzenie drugiego konta jest tylko po to, żeby uzyskać na pierwszym super cenę, brawo, zgadzam się z tym, wystarczy tam o złotówkę podnieść, nawet o grosz cenę i mamy cel zrealizowany. Natomiast jeżeli celem jest budowanie dywersyfikacji w przypadku, kiedy pierwsze konto dostanie kupę ostrzeżeń, masę, sporo ostrzeżeń. Z drugiej strony, jeżeli chcemy bardziej zaatakować konkurencję, to powinniśmy już trochę inaczej skonstruować każdą ofertę, nie nazywać tych kont alfa 1, alfa 2, bo to będzie po prostu kanibalizacja. Więc też proszę o tym pamiętajcie. Jeszcze jeden taki przykład dotyczący adsów Allegro i celów.
Bo w adsach Allegro też może być kilka celów. Jedni sprzedawcy będą mówili i skupiali się na zwrocie. Inni będzie zależało na rozpędzeniu oferty. Jeszcze innym na przechwytywaniu tego ruchu, który jest na ofertach konkurencji. No i tutaj wystarczy emisja na stronie produktu. Jeszcze inni będą budować obrót, czyli tą masę krytyczną, o której Wam wspomniałem, będą skupiali się na ten moment przy rozpędzaniu sprzedaży, żeby było jak najwięcej popularności, czyli prawdopodobnie będą bardzo agresywni. Także podsumowując, im bardziej precyzyjne zadane pytanie, im bardziej zdefiniowany kierunek, tym lepiej mi, każdej osobie z mojego zespołu będzie bardziej precyzyjnie oddać Wam odpowiedź, wrócić do Was z odpowiedzią. Język mi się plącze, chyba za dużo tych materiałów już dzisiaj, natomiast mam nadzieję, że zwróciłem uwagę dla Was na bardzo ważny aspekt, żeby zadawać te pytania w taki sposób, żeby uzyskać jak najlepszą odpowiedź, a nie taką odpowiedź odpychającą typu testuj lub to zależy, bo bardzo często niestety ja dostaję takie odpowiedzi chociażby od pracowników, konsultantów na Allegro, które no, niestety, ale nie spełniają moich oczekiwań. Oceńcie materiał, wbijajcie na konferencję. Będzie więcej przydatnych tipów, trików, które pozwolą Wam zwiększyć sprzedaż w czwartym kwartale tego roku. Hejo!